Dzień dobry moi kochani. Dziś zapraszam Was na kolejny przegląd dotyczący tanich samopalaczy. Ale tym razem będzie o preparatach do stosowania na twarz. A dlaczego? Dlatego, że pod ostatnim filmem, kiedy opowiadałam Wam o tanich piankach samoopalających, pojawiło się bardzo dużo pytań, czy te produkty można stosować również na twarz. I powiem Wam z własnego doświadczenia, że pianka to nie jest dobre rozwiązanie. Zacznijmy może od tego, że producenci tych pianek informują, że są to głównie preparaty do stosowania na ciało. No gdyby ktoś chciał, to mógłby rzeczywiście spróbować nakładać sobie taką piankę na twarz. Ale słuchajcie, po pierwsze, te pianki mają bardzo intensywne zapachy. A jak wiecie, zapachy są to substancje, które mogą wywoływać podrażnienia i różnego rodzaju alergie. Dlatego też nie zaleca się stosowania tych preparatów właśnie na twarz, ze względu na między innymi te substancje w składach i to, że zapachy, które będą ulatniać się z Waszej skóry, mogą gdzieś tam również podrażniać Wasze oczy. Oczy mogą łzawić. No, nie do końca to jest dobre rozwiązanie. A druga sprawa to to, że nakładanie i aplikacja takiej pianki na twarz też nie jest zbyt komfortowa i wygodna. Dodatkowo możecie sobie zrobić taką pianką plamę. No bo żeby nałożyć piankę na twarz, musimy ją wycisnąć, dobrze rozmasować. W przypadku tych tanich samopalaczy, kiedy pianka jest biała, w jasnym odcieniu, wy też nie widzicie dokładnie, jak tę piankę rozprowadzacie. Można by było użyć tutaj rękawice, no ale tak, stosujecie tę rękawicę na ciało, potem nakładacie ją na preparat na twarz, no też nie jest to do końca higieniczne, więc co robić? Po jakie samoopalacze sięgać, jeśli chcemy sobie nadać ładną opalenizę na naszej twarzy? No i powiem Wam, że przeszukując różnego rodzaju drogerie, między innymi Rossmann, Superfarm, Hebe, jestem zaskoczona tym, jak mało produktów samoopalających typowo do twarzy znajduje się w ofertach różnych właśnie drogeryjnych marek. Ja wiem, że w tej chwili ten cały biznes samoopalaczy idzie do przodu i pojawia się coraz więcej tego typu produktów na naszym rynku, ale niestety jeśli chodzi o twarz, nadal uważam, że jest ich zbyt mało. Dzisiaj natomiast pokażę Wam takie preparaty, które sama przetestowałam, które być może się sprawdziły, być może nie. Oczywiście wybór pozostawiam Wam i to Wy zdecydujecie, po który samoopalacz ewentualnie sięgnąć, czy coś Was zainteresowało, zaintrygowało. Więc tym przydługim wstępem zaczynamy dzisiejszy film. Moi drodzy, pierwszy samoopalacz, który chciałabym Wam pokazać, który ma zastosowanie zarówno do twarzy, jak i do ciała, jest to mgiełka Brazilian Body od marki Eveline. Ja już pokazywałam Wam piankę z tej samej serii. Tym razem mamy tutaj mgiełkę. Mgiełkę, czyli mamy preparat o konsystencji wodnistej, w butelce z atomizerem, pojemność 150 ml i przydatność od otwarcia 3 miesiące. Zacznijmy może od tego, co jest w składzie tej mgiełki. I tutaj znajdziemy wodę, która jest bazą produktu, mamy DHA, mamy humektant, emolient, emulgator, erytrulozę, czyli substancję, która będzie brązowiła naszą skórę, znowu mamy humektant, związki zapachowe, zagęstnik, humektant, wyciąg z guarany, wodę kokosową, glicerynę, sok kokosowy, acetylotyrozynę, przepraszam, estry oleju arganowego, olej buriti, olej orzechowy, olej z pieprzu brazylijskiego, konserwanty, argininę i zapachy. To znajdziemy w składzie tego właśnie produktu. Czyli mamy tutaj dosyć, powiedziałabym, rozbudowany skład, który nawet widać właśnie na opakowaniu, że jest taki, powiedziałabym, dosyć potężny. Ale to, co jest najważniejsze, mamy w tym składzie, czyli mamy substancje brązujące, substancje samoopalające. Mamy bazę, wodę, mamy wodę kokosową, mamy dodatkowe ekstrakty, jakieś olejki, argininę, no oczywiście zapachy i konserwanty i substancje tworzące formułę tego produktu. Nie ma w konsystencji żadnych drobinek, jest to po prostu zwykła taka właśnie woda samoopalająca. No i teraz tak, producent zaleca, żeby stosować tę wodę w taki oto sposób. Odprężamy się, wyciskamy mgiełkę i rozpylamy na skórze twarzy i ciała. A następnie
delikatnie trzeba ją wmasować. No i oczywiście pamiętamy o tym, że po aplikacji należy umyć dłonie, bo tutaj niestety, kiedy będziemy rozmasowywać ten produkt na naszej twarzy, możecie sobie dosyć mocno przybrązowić dłonie, więc warto o tym pamiętać i dokładnie je umyć po użyciu właśnie tego preparatu. No ale słuchajcie, zapach jest całkiem, powiedziałabym, przyjemny. Nie jest tak intensywny jak pianka, więc tutaj mamy duży plus. Ten zapach w momencie rozpylania czujecie, on umila wam całą tę aplikację, zastosowanie samoopalacza, natomiast on też bardzo szybko ulatnia się ze skóry. I jest ok. Zapach samoopalacza pojawia się. On się pojawia delikatny, mniej więcej po godzinie od aplikacji. Jeśli rozmawiamy o twarzy, to zaczynamy od demakijażu, wykonujemy demakijaż naszej skóry, tonizację, pielęgnację, a następnie stosujemy właśnie taki preparat. I jego ogromnym, niestety, ogromnym minusem jest to, że ten atomizer jest po prostu okropny, słuchajcie, jeśli chodzi o twarz. Niestety chlapiecie sobie nim tak dosyć dużą, intensywną ilością tej wody na twarz. I nawet jest taki moment, no przynajmniej u mnie się to pojawia, jeśli mam go zastosować na twarz, to ja robię aż tak, no bo mamy tutaj takie chlaśnięcie wody. To powinna być mgiełka, czyli atomizer powinien być tak skonstruowany, że wy ładnie, delikatnie rozpylacie sobie produkt na twarz. I o ile nie ma problemu w zastosowaniu go na skórę ciała, to na twarz jest to bardzo, ale to bardzo niekomfortowe. I byłoby super, gdyby marka pomyślała o tym, żeby jednak ulepszyć trochę ten atomizer i wprowadzić rzeczywiście taki atomizer, który będzie ładnie rozpylał nam produkt, a nie dawał nam taki efekt właśnie chluśnięcia tej wody, tej mgiełki na twarz. Przez to, że tak właśnie działa ten atomizer, no trzeba rzeczywiście tę mgiełkę ładnie rozpracować i wmasować w skórę twarzy, żeby nie zrobiła wam się plama. Mój sposób, który mogłabym wam zalecić, jeśli wam się ten produkt spodoba, ze względu na skład i zastosowanie, zapach, to pryskanie go na wacik. Spryskujecie sobie wacik i tym wacikiem przemywacie twarz. Jak to robimy? Demakijaż, tonizacja, następnie wacik spryskany właśnie tym samoopalaczem, przemywacie tutaj tym wacikiem twarz i dopiero mniej więcej po jakiejś godzinie nakładacie pielęgnację. Żeby oczywiście nie rozmazać sobie tego samoopalacza, nie robicie to wcześniej, nie robicie tego wcześniej. Możecie też zrobić tak, że najpierw nałożycie pielęgnację, odczekacie mniej więcej godzinę, aż ta pielęgnacja wam się wchłonie. Produkty wszystkie pielęgnacyjne wam się wchłoną, substancje aktywne zaczną działać i dopiero wtedy przemasować twarz właśnie takim wacikiem nasączonym tą wodą. Tani produkt, ale nie do końca komfortowy w użyciu. Można na niego znaleźć sposób, ale tak jak mówię, trzeba wiedzieć, jak go tutaj zastosować, trzeba sobie z nim troszeczkę poradzić. Jego dużym plusem jest na pewno to, że właśnie ta opalenizna nie jest taka śmierdząca, czyli pojawia się ten efekt utleniania samoopalacza, taki typowy, charakterystyczny zapach, ale nie jest on aż tak niekomfortowy, jakby wam się mogło wydawać. Zdecydowanie nie jest tak niekomfortowy, jak w przypadku zastosowania samoopalacza na ciało. A opalenizna? Opalenizna jest bardzo ładna. Widzicie ją na następny dzień. No niby tutaj już producent mówi, że po jednej aplikacji mamy bardzo ładną, intensywną opaleniznę. No nie do końca. To jest taka opalenizna, którą możecie sobie stopniować. Ona się pojawi, będzie widoczna. Ja mam tutaj co prawda produkt od jasnej do średniej karnacji, ale ja mam właśnie taką średnią karnację, więc u mnie ta opalenizna pojawia się i jest naprawdę bardzo ładna. Natomiast tutaj też producent informuje nas o tym, że efekt utrzymuje się do 7 dni. No nie, moi drodzy, efekt nie utrzymuje się do 7 dni, dlatego że codziennie my kobiety wykonujemy demakijaż. Wykonując demakijaż, stosując jakieś substancje silniejsze, jak na przykład kwasy,
czy też wykonując peeling, no wiadomo, opalenizna będzie nam się ścierać. Z każdym zastosowaniem produktów myjących ta opalenizna będzie nam schodzić, więc nie liczcie na to, że ona będzie utrzymywała się 7 dni, bo tak nie będzie. Natomiast tym produktem możecie sobie ładnie budować opaleniznę, może on być fajnym uzupełnieniem już opalenizny, którą posiadacie. Także pod tym względem ok, nie wystąpiło u mnie żadne podrażnienie, żadne ściągnięcie, jakaś dodatkowa suchość, nic się absolutnie nie działo, więc tak jak mówię, na tę cenę bardzo fajny produkt, bardzo ładna opalenizna, natomiast niekomfortowa aplikacja, trzeba znaleźć na niego dobre rozwiązanie, takie, które będzie dla Was idealne. Lecimy dalej, drugi samoopalacz do twarzy. To jest kolejna mgiełka i jak już możecie się domyślać, jest to marka Body Boom. We wcześniejszym filmie pokazywałam Wam piankę. Tutaj mamy natomiast mgiełkę brązującą do twarzy i ciała, która zawiera 97% substancji pochodzenia naturalnego i rzeczywiście ten skład jest bardzo, bardzo naturalny. Od niego właśnie zaczniemy. I na początek mamy wodę, znowu mamy erytrulozę, humektant, betainę, zagęstnik, konserwant, DHA, wyciąg z szałwii, wyciąg ze słodkich migdałów, wyciąg z kurkumy, kwas hialuronowy, glicerynę, emolient, prolinę, regulator pH, konserwanty, zapachy, no i związki zapachowe. Tutaj też widzicie, że skład jest nieco rozbudowany, ale zwróćcie uwagę na to, że rzeczywiście mamy dużo substancji pochodzenia naturalnego w tym składzie. Mamy znowu substancje brązujące, które są ważne, jakieś ekstrakty i tak dalej. Opakowanie 110 ml, jak widzicie mamy też dodatkowy kartonik, na którym mamy wszystkie najważniejsze informacje, które są nam potrzebne, skład i nie tylko. I tutaj znowu mamy atomizer, czyli mamy mgiełkę. W przypadku tego produktu rozpylanie tej mgiełki już jest bardzo komfortowe. I tutaj mamy świetny atomizer, czyli rzeczywiście rozpylamy sobie produkt na skórze i sprawdza się świetnie. Co prawda, jeśli chodzi o zastosowanie tego samoopalacza, to tutaj z kolei producent informuje nas o tym, żeby jeśli stosujemy na ciało, rozpylić mgiełkę na oczyszczoną, suchą skórę ciała i rozprowadzić równomiernie. Natomiast jeśli stosujemy na twarz, mamy się upewnić, że skóra jest sucha i czysta, a następnie aplikujemy na dłonie i równomiernie rozprowadzamy okrężnymi ruchami na twarz, szyję i dekolt. Ok. I teraz powiem Wam tak, zastosowałam ten produkt tak jak informuje producent, czyli demakijaż, tonizacja, skóra jest sucha, rozpylam sobie na dłoni, wmasowuję skórę, a później czekam tak mniej więcej godzinę i dopiero nakładam produkty pielęgnujące na noc. Opalenizna, która się pojawia, jest bardzo delikatna. Bardzo delikatna w przypadku mojej karnacji. Czyli tutaj podkreślam, że mam skórę właśnie w takim średnim odcieniu, średnią karnację. Opalenizna się pojawia, ale jest bardzo delikatna. Natomiast rozpylając ten produkt na skórze, już na pielęgnację, opalenizny nie ma. Czyli bardzo podobnie jak w przypadku pianki, o której Wam opowiadałam. Wygląda na to, że trzeba by było się stosować naprawdę do zaleceń producenta, żeby ten efekt bardzo delikatny się pojawił. Ale z kolei tak jak było fajnie, jeśli chodzi o zapach tej mgiełki, no to tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten zapach mi nie podchodzi. Jest taki bardzo sztuczny. Nie wiem, czy Wam się spodoba. On jest z jednej strony słodki, ale z drugiej strony sztuczny. Szybko się ulatnia ze skóry i to jest plus, jest dosyć intensywny, natomiast w przypadku tej mgiełki, ten charakterystyczny zapach samoopalacza też mniej więcej pojawia się po godzinie, ale jest bardzo, bardzo delikatny, jest zdecydowanie bardziej delikatny niż w przypadku mgiełki od marki Eveline. Być może ze względu właśnie na zastosowanie większej ilości substancji pochodzenia naturalnego. Nie doszło u mnie do żadnego podrażnienia, szczypania, pieczenia, ściągnięcia. Pod tym względem super. Natomiast ja nie jestem zadowolona z zapachu i nie jestem zadowolona z tego, jaka jest opalenizna na mojej skórze. Natomiast jeśli posiadacie skórę bardzo jasną, jasną karnację, ta opalenizna się u Was pojawi, tylko zaznaczam, stosujcie ten preparat tak jak zaleca producent.
Wtedy ta opalnina rzeczywiście się pojawi. Do ciała nie wiem, słuchajcie, nie stosowałam tych produktów na ciało, żeby zobaczyć, jaka jest opalenizna. Wzięłam je do analizy pod kątem właśnie samopalaczy na twarz. Także coś dla osób, które lubią składy naturalne, produkty naturalne, ale tak jak mówię, liczcie się z tym, że ta opalenizna nie będzie tak intensywna jak w przypadku Eveline. Ona się pojawi, stosujcie produkt tak, jak zaleca producent, no ale uwaga, zapach jest bardzo, bardzo charakterystyczny. No i teraz pokażę Wam coś, co wyjątkowo przypadło mi do gustu, a jest to marka Dax Sun. I już widzicie po opakowaniu, tak, są to kropelki. Kropelki samoopalające, skoncentrowane krople samoopalające do twarzy i ciała. Te krople mają małą pojemność, bo mamy tutaj tylko i wyłącznie 30 ml, 15 ml. Więc moim zdaniem zdecydowanie lepiej stosować je na twarz, niż wykorzystywać na ciało. Ale z drugiej strony, ilość kropli, które dodajecie do produktu, jest naprawdę bardzo mała, więc jest to produkt, można by było powiedzieć, wydajny. Producent zaleca stosowanie 4 do 8 kropli koncentratu z Waszym ulubionym produktem pielęgnacyjnym. Moim zdaniem najlepiej na twarz już sprawdzają się 3, maksymalnie 4 krople dodane właśnie do produktu pielęgnacyjnego. I tak jak słyszycie, to nie jest samoopalacz, który stosujemy bezpośrednio na naszą twarz, na suchą skórę. I też producent ostrzega, żeby właśnie w ten sposób go nie używać. Czyli dodajemy ten koncentrat do ulubionego kremu. Najlepiej wykonać cały demakijaż, tonizację, serum, a następnie bierzecie sobie odrobinę kremu w zagłębienie dłoni, dodajecie te kropelki, wymieszacie na przykład paluszkiem albo jakąś łopatką i aplikujecie na twarz, szyję i dekolt. Możecie też na skórę całego ciała, ale tak jak mówię, najlepiej mimo wszystko jednak nakładać te kropelki na twarz. Skład tego produktu jest prosty. On nie zawiera żadnych substancji aktywnych. Co mamy w tym składzie? I tutaj znajdziemy wodę, DHA, humektant, konserwant, mamy uwodorniony olej rycynowy, zagęstnik, substancję chroniącą przed promieniowaniem, rozpuszczalnik, konserwanty, sekwestrant, regulator pH, związki zapachowe i barwniki. Uwaga, jeśli chodzi o konserwanty, mamy tutaj kontrowersyjne parabeny, więc jeśli jesteście osobami, które stronią od tego typu produktów, to na pewno nie będzie kosmetyk dla Was. Ja natomiast nie mam absolutnie nic przeciwko parabenom, więc dla mnie jest jak najbardziej ok. Po zastosowaniu tego produktu nie było mowy o żadnym podrażnieniu, ściągnięciu, pieczeniu, zaczerwienieniu, opuchnięciu itd. Co jest fajne w nim, to to, że nie ma charakterystycznego zapachu samoopalacza. A ja mam bardzo wyczulony, słuchajcie, nos na ten temat, w tej kwestii. Więc tutaj ten zapach charakterystyczny samoopalacza się nie pojawia. Być może ze względu na to, że właśnie mieszamy produkt z naszym ulubionym kremem pielęgnacyjnym. Co prawda, konsystencja jest bardzo wodnista. Jak widzicie, jest też lekko brązowa. I tutaj też muszę powiedzieć, że ma taki bardzo delikatny, charakterystyczny zapach, którego w ogóle nie czuć w momencie nawet mieszania tego produktu z Waszym ulubionym kremem, czy przy aplikacji tego kremu. Nie, słuchajcie, nic nie czuć, nie pojawia się ten charakterystyczny zapach samoopalacza. A jak jest z opalenizną? Tutaj z kolei opaleniznę trzeba budować. Po pierwszym użyciu ona się pojawi bardzo delikatna. Natomiast musicie ją sobie budować i te krople możecie dodawać nawet codziennie do Waszego ulubionego kremu, żeby ta opalenizna stała się bardziej intensywna. Wydaje mi się, że to jest właśnie związane z tym, że nie jest to preparat, który nakładamy samodzielnie na twarz, tylko mieszamy go z kremem. I dlatego ta opalenizna pojawia się stopniowo. Ale opalenizna jest naprawdę bardzo ładna, ona nie jest żółta, jest taka lekko brązowa. No, coś dla osób, które po pierwsze, boją się użyć samoopalacz na twarz, boją się, że będą miały jakieś plamy po samoopalaczu na twarzy, mają bardzo jasną karnację i chcą sobie zbudować ładną opaleniznę, ale to też jest świetne rozwiązanie dla osób, które już mają ładną opaleniznę i chcą ją dłużej utrzymać. Także moim zdaniem te krople są świetne. Muszę Wam tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o krople takie samoopalające, to ja je znam od lat.
Pierwsza marka, po którą sięgnęłam, jeśli chodzi o takie kropelki, to była marka Colistar i ona do tej pory ma w swojej ofercie właśnie krople brązujące, które są rewelacyjne. Później wypróbowałam krople marki Bielenda, ale nie wiem, co się stało. Słuchajcie, ja tych kropli nie mogę nigdzie znaleźć. Być może marka je wycofała, a szkoda, bo one miały przepiękny zapach, bardzo fajny skład i szybko dawały opaleniznę, więc moim zdaniem były genialne, w dobrej cenie i były dla mnie świetnym zamiennikiem tych droższych kropli od marki Colistar, ale tak jak mówię, nigdzie nie jestem w stanie tych kropli znaleźć. Natomiast Dax ma właśnie w ofercie takie kropelki i myślę, że to jest świetne rozwiązanie, warto je spróbować. W filmie z samopalaczami do ciała, czyli z piankami do ciała, pokazywałam Wam również produkty marki Liren, piankę marki Liren i w ofercie z tej samej serii jest również produkt taki żelowy do twarzy, samopalający do twarzy. Ja Wam go dzisiaj nie pokażę, dlatego że niestety musiałam go oddać. Ponieważ po pierwszym zastosowaniu bardzo podrażnił mi skórę i to zdecydowanie nie jest produkt dla mnie. Natomiast wzięła ten produkt ode mnie moja znajoma, która jest z kolei nim zachwycona. U niej efekt podrażnienia się kompletnie nie pojawił. Natomiast chciałam ten produkt odzyskać tutaj, żeby Wam pokazać w dzisiejszym filmie, ale mi się to nie udało, bo ta moja znajoma gdzieś tam go pocięła, już wydobywała resztki z niego i powiedziała, no nie, słuchaj, nie. Więc stwierdziłam, że nie będę kupować na potrzeby filmu nowego kremu, nowego żelu, który kompletnie nie jest dla mnie. Natomiast wspomnę Wam dzisiaj o tym właśnie produkcie. I zaczniemy tutaj od składu. W składzie znajdziemy wodę humektant DHA, mamy zagęstnik, mamy substancję filmotwórczą, wodę kokosową, kwas hialuronowy, ekstrakt z kwiatu lotosu, uwodorniony olej rycynowy, betainę, substancję żelującą, konserwant, glicerynę, wyciąg z kwiatu błękitnego lotosa, regulator pH, konserwant, 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 no i oczywiście związki zapachowe. No i zwróćcie uwagę, że skład jest też bardzo rozbudowany. Mamy substancje bazowe, które będą tworzyły formułę żelową, mamy dodatkowe ekstrakty, mamy substancje, które będą dawały opaleniznę. Moja znajoma stwierdziła, że opalenizna, która się pojawia po tym żelu, jest bardzo ładna. Ona się pojawia szybko, ten efekt opalenizny pojawia się właśnie mniej więcej około godziny. Czuć delikatnie ten zapach samoopalacza, natomiast sam preparat ma taki charakterystyczny zapach lekko kokosowo-karmelowy. No, ja nie mogę Wam powiedzieć nic na temat tego produktu, czy rzeczywiście jest fajny, czy też nie. Bo tak jak mówię, na mojej skórze, skórze wrażliwej, bardzo szybko pojawił się efekt podrażnienia i ja po prostu musiałam go zmyć. Ale widzicie, skóra wrażliwa, skóra każdego z nas inaczej może reagować na różne produkty. W moim przypadku ten kosmetyk się nie sprawdził. W przypadku mojej znajomej ona stwierdziła, że jest genialny. Także mówię Wam dzisiaj, wspominam Wam o tym kosmetyku, ale weźcie poprawkę na te dwie opinie, które się dzisiaj pojawiły właśnie w tym filmie. Moi drodzy, i tak na zakończenie dzisiejszego filmu jeszcze jedna grupa produktów samopalających do twarzy, którą w sumie też można było zastosować na ciało. Z tanich, takich naprawdę tanich, to są chusteczki samopalające. Bo na pewno mnie o nie zapytacie. Powiem Wam tak, te chusteczki tak i nie. Po pierwsze, one są w cenie około 5 zł. Dostaniecie je w różnych markach, m.in. właśnie Dax ma je w ofercie, Colastyna. Kiedyś te chusteczki były również w ofercie marek dermokosmetycznych. O ile dobrze pamiętam, Vichy miało taką chusteczkę, również La Roche-Posay. Nie wiem, czy dalej mają je w swojej ofercie, ale kiedyś na pewno były. Ja w ogóle od nich zaczynałam, jeśli chodzi o samopalacze na twarz. Takie chusteczki z jednej strony są chusteczkami jednorazowymi, czyli na jedno zastosowanie, ale spokojnie możecie je wykorzystać kilka razy. No i właśnie, przez to, że jest to produkt w chusteczce, nie do końca jest ekologiczny, ale z drugiej strony jest to świetne rozwiązanie, kiedy wyjeżdżacie na przykład na wakacje albo macie jakikolwiek inny wyjazd i chcecie ze sobą zabrać taki produkt, który będzie podtrzymywał Waszą opaleniznę albo też delikatnie opali Waszą skórę twarzy, no to wiadomo, w kosmetyczce taka chusteczka jest świetnym rozwiązaniem. Zabieracie, stosujecie i opalenizna pojawia się naprawdę bardzo szybko. Natomiast z tego, co ja zauważyłam, pojawia się ten charakterystyczny efekt samoopalacza dosyć szybko, mniej więcej już po pół godziny,
Uważajcie, jak będziecie stosować taką chusteczkę, bo też trzeba po nich dobrze umyć dłonie. Ja zalecam Wam złożenie sobie tej chusteczki na dwie części i wykorzystanie jej dwa razy. Bo jeśli będziecie ją trzymać w opakowaniu i będziecie chciały zastosować ją kilka razy, to ona niestety też szybko będzie wysychać. Więc ten efekt samopalacza się nie pojawi. Ale dwa razy na pewno Wam się sprawdzi. Cena jest niska, składy powiedziałabym średnie, także to jest do przemyślenia. Taka wersja podróżna, wersja jednorazowa, dwurazowa, że tak powiem, w jakichś wyjątkowych sytuacjach. Tak, ale żeby stosować ją generalnie tak codziennie, to Wam się to kompletnie, słuchajcie, nie opłaca. Bo nawet jeżeli kupicie taką chusteczkę w cenie tam powiedzmy około 4-5 zł i użyjecie ją dwa razy, no to powiedzmy przeliczając sobie jej zastosowanie w porównaniu już nawet do takich samych kropelek, które kosztują około 20 zł, wyniesie Was to zdecydowanie więcej, więc do przemyślenia, tak jak mówię, ja nie jestem na nie, natomiast właśnie w takich wyjątkowych sytuacjach gdzieś warto mieć ze sobą taką chusteczkę, zamiast brać, o, na przykład takie duże opakowanie, albo nawet zamiast zabierać ze sobą opakowanie szklane, bo takie opakowanie posiadają właśnie te kropelki. No dobrze, moi drodzy, została nam ostatnia grupa do omówienia, jeśli chodzi o tanie produkty, takie drogeryjne, a mianowicie kremy brązujące i też Wam o nich opowiem, a potem przejdziemy sobie już do tych droższych kosmetyków, po które też warto sięgać, bo też mnie oczywiście dopytujecie właśnie te marki profesjonalne, marki, które zajmują się tworzeniem produktów samoopalających, które wybrać, które mają jaki odcień i tak dalej, więc o tym też będzie w ogóle, widzę, że zainteresowanie tym tematem z Waszej strony jest ogromne, ale chyba dlatego, że właśnie mamy taki okres, gdzie się już rozbieramy i chcemy, żeby ta nasza skóra ładnie wyglądała. Oczywiście pojawiły się też takie komentarze, że jednak naturalna opalenizna jest zdecydowanie lepsza, ale wszystko zależy od tego, na co wystawiacie, bo jeżeli wolicie naturalną opaleniznę, która jak wiemy jest szkodliwa dla naszej skóry, ale utrzymuje się dłużej, ładnie wygląda, nie śmierdzi, to jest oczywiście Wasza decyzja. Ja zdecydowanie od wielu już lat stawiam na opaleniznę, jak to się mówi, stópki, czyli właśnie produkty samoopalające, które też dają naprawdę ładny efekt. No ale tutaj też zużywamy kosmetyk, inwestujemy w jakiś kosmetyk, stosujemy go na nasze ciało, powtarzamy aplikację, coś za coś. Tym akcentem kończę dzisiejszy film. Żegnam się z Wami i dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Produkty, linki do produktów, o których Wam dzisiaj opowiadałam, zostawiam Wam w opisie do dzisiejszego filmu. A jeśli Wy znacie jakiś tani, samoopalający kosmetyk do stosowania na twarz, który jest ogólnie dostępny i w dobrej cenie, tak powiedzmy do tych 20 kilku złotych, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Być może ktoś jeszcze z tego skorzysta. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki, pa!